Witam Was serdecznie. 29 stycznia 2022 roku. Styczeń yy, pada, pogoda nieciekawa, ale musimy sobie jakoś radzić. Ja też dzisiaj trochę gorzej się czuję, ale i nie jest źle. Już zrobiłam opatrunki, wszystko i zastrzyki, więc wszystko jest w porządku. No, niestety, styczeń, zima, jest zimno, a do tego jeszcze pada. Miał padać śnieg, szkoda, że nie pada śnieg, tylko właśnie deszcz. Ja jestem naszkowana dzisiaj, bo miałam tutaj gościa, właśnie z, y, y, z Poznania. Przyjechał mój kolega, właśnie z którym robimy teledyski. No i mieliśmy tutaj wywiad i takie różne rzeczy, więc musieliśmy pewne rzeczy ustalić. Ubrałam się oczywiście no, trochę inaczej, bo już mi tak zbrzydły te rzeczy i takie te nowe, w których mi jest najwygodniej, ale jak tą nogę po prostu wezmę z dresem, to po prostu ona jest bardzo ściśnięta. No i, i no niestety muszę to przetrwać jakoś. No, muszę sobie poradzić. Jest to dla mnie bardzo trudny temat, bo chciałabym chodzić na łyżwy, na rolki. No, na rolki może nie w tej chwili, ale na łyżwy przede wszystkim. No i przede wszystkim przejść się nad morze, na spacer, na molo. Jest tak pięknie w zimie, również nad morzem, także bardzo, bardzo, bardzo bym chciała. Ale ja mam tutaj dzisiaj życzenia dla Olafa. Olaf kończy dzisiaj 31 lat i te życzenia są od Sebastiana, od jego współlokatora. Czasami denerwuje Olaf Sebastiana, no ale co tam można zrobić? Ja bardzo proszę, nie dzwońcie do mnie. Bo naprawdę nie ma sensu, po prostu mi przeszkadzacie, nie rozumiecie tego, że ktoś jest zajęty, chce zrobić dobrze swoją pracę, więc nie przeszkadzajcie mi w tym. Rzadko robię w tej chwili lajfy ze względu na swój stan zdrowia, dlatego uszanujcie to i nie dzwońcie tutaj, bo naprawdę nie ma sensu. Wszystko wam w lajfach powiem, więc nie ma powodu, żeby dzwonić. Czasami y, Olaf denerwuje Sebastiana, no i Sebastian go prosi, żeby się nie denerwował, że chce jak najdłużej z nim mieszkać, że dobrze im się układa i żeby wszystko y, y, było w porządku. Życzę mu zdrowia, szczęścia, pomyślności, oczywiście spełnienia marzeń i jakichś tam różnych innych rzeczy. Seba, um, Olaf jest inżynierem, więc bardzo, bardzo życzę mu Sebastian, żeby po prostu mu się dobrze, po prostu układało i żeby jak najwięcej miał e, dobrych projektów, z których on będzie zadowolony. Yy, yy, Seb, yy, Olaf lubili także jeździć na rowerze więc to jest jego pasja odpierdol się i nie dzwoń tutaj śmieciu, bo nie życzę sobie zaraz cię i tak zablokuję Żeby po prostu bardzo dobrze mu się jeździło w tym roku na rowerze i żeby zrobił więcej kilometrów niż w 2021 roku. Więc naprawdę życzę Ci, Olafie, dużo szczęścia, spełnienia marzeń. Dużo przyjemności w tym roku, miłej zabawy w dzisiejszym dniu, bo dzisiaj macie imprezę. Z tego co wiem, trochę później, ale ja muszę wcześniej zrobić te życzenia ze względu na to, że mam tutaj też i wizytę i nie będę miała później czasu i zresztą teraz dobrze się czuję, więc teraz chcę Ci zrobić te życzenia. Życzę Ci także, żebyś był szczęśliwy i żebyś się dobrze bawił w dzisiejszym dniu, i życzę Ci dużo wspaniałych podróży, o których marzysz, i żeby, no, żeby te podróże się po prostu odbyły. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i bawcie się dobrze w dzisiejszym dniu. Tego Ci życzę, Izabela, rzetelnym okiem Izabeli. Izabela, smart line, modowy rengent, Izabela, spełnienia marzeń, yy, spełniona aktorsko i yy, muzycznie również. Zaraz tą kurwę zablokuję. Przepraszam Cię bardzo, Olafie, że to na Twoich życzeniach, ale tak to wygląda właśnie na, na e live'ie. Lepiej zamawiajcie życzenia specjalnie nagrane, wtedy nie będzie takich niespodzianek. Dużo zdrowia i pomyślności Ci życzę. ピュー。<t ries> <t ries>